Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Need for Speed Aden Grand 2. Idziemy sobie do salonu samochodowego. Zobaczymy, co nam się tutaj ciekawego odblokowało. I zaczniemy sobie, moi drodzy, dalej jakieś sprinty, wyścigi tutaj w okolicy. To mnie nie interesuje. Te samochody jak na razie to nas wyprzedzają bez problemu. Co my tu mamy? Mazda RX-7, Lancer Evolution, Nissan Skyline. No, te dwa samochody by mnie interesowały. Wybierasz fabryczny, tak. Czy zastąpić zapisywanie? Tylko nie mówcie, że dali mi tego. A w sumie się przeskoczy do tego, do garażu. No, dali mi. A ja tego nie chciałem. Zawsze dziś miałem sentyment do Mitsubishi Lancera. Jedźmy sobie tutaj na te dragi, znaczy sprinty, co mamy obok, bo mamy dwa sprinty obok siebie. A po prostu... Mitsubishi zajmę się w innym dniu, podtuninguję sobie, tak, będę to mniej więcej, aby przedstawił wam tuning. Na pewno mi stać na ten tuning, zarówno mechaniczny, graficzny i chuje mu je. Ale to może w przyszłym odcinku. Tutaj mamy kasę. Dwie stówki. Dobra. Ja sobie przeskoczę do garażu, żeby zmienić na Audi TT. Co ja tu mam? Toyota Celica 3000 GT. Mitsubishi. Nie da się tych samochodów jakoś pozbyć. Toyota Supra. Toyota Supra może być. Tak mało nie mierzę. A patrzcie, jaka jest różnica pomiędzy Suprą a TT-tką. Też fakt, więcej jest zrobione w TT-tce i w Toyocie. Jakoś dziś nie mam zamiaru sobie jeszcze Supry jakoś szczególnie tam tuningować. Myślę, że właśnie poświęcimy sobie taki odcineczek z tym Mitsubishi na tuning, tak żeby ogólnie zobaczyć wszystko. Jeszcze wszystko nie mamy odblokowane. Oczywiście. Poszli szybcy i wściekli. Cieniasy. Chociaż widzę, że ci już gdzieś tak agresywniej, nie wiem, gdzieś na starcie, nie wiem, czy ja mam słabszy start. Co prawda samochód mam zrobione pod dragi. I strasznie na starcie mnie kurde odganiają. Ale to nic. Dajemy radę. ...26% ukończonej gry. Znaczy gry. Trasy. Zjebałem to. Oh yeah. A nie, miałem, dostałem kasę za podskok. Coś tam, razi mi słońce w oknie. Zamknij okno. Zamknij zimno, bo mi okno. O, wjeżdżamy na tereny kopalniane. Yeah. Chuj wie, którym ty jechać. Tu przez jakiś magazyn. Bardziej widowiskowy ten wyścig, widzę. Ogólnie zamknięta jakaś. Znaczy pewnie teren prywatny. Ajajajaj. Ze sobą zwolniłem. Go Go Power Rangers. Skrót mieliśmy mały. Ciśnijmy. Nic się nie powtarza i za to kocham sprinty, naprawdę. Zawsze mi dziś sprinty najbardziej leciły.
Dobra, co tam mamy dalej tutaj w okolicy? A tutaj mam jeszcze jeden sprint. Gdzieś na drodze, bo tu musiałem wjechać na jakąś posesję. Gdzie dokładnie? A, tu jest jakiś jeszcze korytarz. Uliczka, przepraszam, nie korytarz. Co ja też gadam? Golf 4 R32. Poszli, szybcy i wściekli. Nara. Tutaj ruch uliczny. Niepotrzebnie tędy pojechałem, mogą pojechać skrótem, lepiej by mi to poszło. Więc chyba jeszcze drift. Tu jest jakoś pełno takich jakichś uliczek bocznych. Zjebałem kolejny drift. Lepiej mi idzie drift na torze. O, stacja CP. Lepiej mi idzie drift na torze niż na ulicy. Na to wychodzi. Że te tory to się powtarzają, dlatego tak dobrze mi to tam wychodzą drifty. Let's go! Shit! Zniszczony! Anna, wyszłem z tego. Tutaj. Powtarza się trochę. Ten drag. Power Nitro! Yeah! Dopiero na górze. Wąchajcie spaliny. Umarł w butach. Owie, a to bardziej tutaj w dircie jeszcze niż w Need for Speedzie. Zwycięzca, yeah. To mi się podoba. Kontynuuję zwiedzanie, a owie. Muszę za telefon w ogóle podpiąć, nie podpiąłem za telefonu. Dobra, jest pół do jeszcze jakiś jeden wyścig możemy sobie jebnąć. Może drifta? Czemu nie? Tutaj mamy w okolicy. Tak, to bym sobie jeszcze pograł, mam chęć, no ale niestety do pracy. Jutro już pewnie chęci nie będę miał. Kurde, w jakichś tych zakamarkach tutaj poukrywane te drifty. Masakra. Zapomniałem w ogóle tu o driftach, które zeszły z tymi wyścigami, że całkowicie o drifcie zapomniałem. Rozjechał laskę. Czemu tu ten drift tak szybko leci, a nie tak w zwykłym wyścigu? W zwykłym wyścigu tak nie leci. Ten samochód jest bardziej podatny pod drift.
zmasakruje ich normalnie. Dobra, nie chciałem po prostu stracić tego driftu. Tam mogę sobie nabijać jakiś i bardziej ryzykować. Bo oni mi nie dogonią. To już wątpię. No tak, tu była już pod... trochę nieciekawa sytuacja. Nie było źle, ale mogło być gorzej. Olbrzymi drift. Ja wiem. Już mi odliczyło go. Dobrze, może jedźmy. I nas odganiają. A my ich tutaj po prostu zmasakrowaliśmy. Nie wiem w końcu, czy jak my dojedziemy do mety, to oni nam zaliczą, czy nie? Grzmi w grze. Już nie pamiętam. Dawno po prostu tych driftów nie robiłem. Już zapomniałem. Już będzie wymagane, żeby dojechać do mety na czas. Oni po prostu jadą, nie skupiają się na driftowaniu, tylko jadą, driftują sobie, bo tak driftują. O, widzicie, czas nam się oblicza. Nie wiem, ciekaw, czy jak nie dojedziemy na czas, to wtedy nam chyba nie zaliczy. No i nie dojedziemy, nie zdążymy, nie ma bata. Zaliczyło nam, czy nie? Zaliczyło. Aha, czyli spoko. No to fajnie. Elegancko. O, kolejna wiadomość. Bagażnik zwykle węglowego odblokował się. Tu na wprost mam jeszcze jeden drift. W sumie możemy sobie go przejechać. Mi się ta kamera, no nie, bliska kamera, nie wiem, tak gdzieś mi się kamera dziwnie przywiesiła. Zrobimy sobie ten drift i skończymy odcinek. W następnym odcinku najwyżej tu sobie okładkę zrobimy czy coś i drag, bo jest w okolicy. Jest co robić, jest naprawdę. Dobra, się tak nie srajcie. No to jestem mistrzem, a dziążki nie uciekają. A tu za ich zmasakruję. Ciekawe, czy mi się tak udało, czy komuś się w ogóle udało tak 100 tysięcy za jednym razem uzbierać. Tam pamiętam, na kręciłem serię trochę z Need for Speed'a na MTA. Ludzie naprawdę kręcili niezłe wyniki, ale tam to grali gracze z całego świata. Właśnie te wyścigi były bardzo podobne do Undergrounda, bardziej w takim stylu. Tuning też, jak na San Andreas, to był rozbudowany masakrycznie. Ktoś się napracował po prostu przy budowie takiego serwera. Samochody były zwykłe. Skieta. Ja trochę wyleciałem, trochę to nieprofesjonalnie z mojej strony wyglądało. Trzy okrążenia, o Boże. Nie, ten czas już upływa. Za wolne, żeście mnie
zaliczyli. Palimy, palimy, palimy! Oh yeah! Jesus Christ! Motherfuckers! Nadzwyczajny drift, wow. Dwanaście poszło się jebać. Widzę, że mamy tutaj okrążenia tylko i czasówka najbardziej się liczy chyba. Chyba sobie Suprę zrobię pod drift na hamowni. No też jeszcze podjadę sobie stuningować. Nie wiem ile tych wyścigów właśnie zostało. O, patrzcie się, 80 tysięcy jeden ma. Co mi się stało? Za wolno. Może być. Czas się kończy. Nie. Kurwa, zajeba. Najpierw ubywa, potem przybywa. No spoko. Teraz szybciej. No to po prostu jak ostatni dojedzie do mety chyba. Czy tam pierwszy. Tak, pierwszy jak dojedzie do mety. Spoko. Yeah, 300. Lol. Ale na rąbę. Dobra, moi drodzy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.